Dzień dobry Państwu. Już chyba możemy zaczynać. Bardzo witam serdecznie na spotkaniu z laureatem Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej Angelus, Edwardem Pasewiczem. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, to muszę powiedzieć. Właściwie się bardzo, bardzo cieszę. A ja się bardzo dziwnie czuję. Dziwnie się czujesz. Dobrze, masz prawo. Wiesz co, dziwnie się czuję, bo tak, po pierwsze odebrano mi wczoraj złośliwie i okrutnie miano Leonardo DiCaprio Polskich Nagród Literackich. To moje pierwsze zastrzeżenie. Po drugie, pierwszy raz w życiu budząc się po gali Nagrody Literackiej nie mam, nie pluję jadem, nie mam na co narzekać i nie jęczę, że świat jest okrutny. No, naprawdę jest to dla mnie nowe doświadczenie, a jeszcze powinien być na to przygotowany, bo wczoraj wylosowałem sobie internetowo księgę I Ching i wyszedł mi heksagram 64, który ma w tytule Nie bój się zmian. Ale nie byłeś przygotowany, byłeś zaskoczony, to widziałam wczoraj. No nie, kompletnie. Mogą to potwierdzić wszyscy moi znajomi. Byłem raczej przekonany, że ta książka powędruje do kogoś innego i znaczy ta nagroda powędruje do kogoś innego, a Pulver Copy jak zwykle z takim przekleństwem, jakie miał na swoim życiu jego bohater, mówi o Norbercie von Hanenheime, powędruje, stanie się z nim dokładnie to samo, co z twórczością Norberta, ale najwyraźniej się pomyliłem. No. Z tymi nominacjami było tak, że tak, 4 razy byłeś nominowany do Gdyni, 3 razy do Silesiusa, 2 razy do Nike. Tak. I nic. Ale początek był bardzo ładny. Pamiętam ten początek. Dolna Wilda. A ja pamiętam to, że byłaś pierwszą osobą, która kiedykolwiek cokolwiek napisała o Dolnej Wildzie. Słuchaj, dla mnie to był najważniejszy debiut. Pamiętam, była taka ankieta 20-lecia, zdaje się. Tak, bo to był 2001 rok, coś koło tego. To znaczy, ona wyszła w 2002 roku, czyli teraz dokładnie jest 20. rocznica. Tak, to była ankieta 10-lecia i dla mnie to był najlepszy debiut. I tak zostało. Senne saneczki, nawet pamiętam. Nie zachwycałaś się czerwonym autobusem. No, i piękny sennymi. Piękny chłopiec, piękny, mocny, piękny, a śmiertelny. Tak, tak było. Dolna Wilda i on za to dostałeś Bierezina, także nie było tak, że nigdy nic, bo jednak... No nie, ale ten Bierezin to był taki punkt startu, ale rzeczywiście to, nie wiem jak teraz, ale wtedy była to jedna z najważniejszych nagród, przynajmniej poetyckich. Czy myślę, że do teraz jest taka dla kogoś, kto debiutuje, to jest, no tak, jest jeszcze Silesius teraz, więc wtedy Silesiusa nie było. Więc Silesius i Bierezin to są takie probierze tego, co się może stać z twoją twórczością w przyszłości. No. Wymienię twoje książki. Nauki dla żebraków, wiersze dla róży, TH, Henry Berryman Pięśni, tak. Śmierć w Darkroomie, drobne, Śmierć w Darkroomie, proza, kryminał. Tak, kryminał. Dwa razy wydany, bo tak. 2007, wydawnictwo 2019. EMG. Pałacyk Bertolda Brechta. Och, mitochondria. Miejsca, sztuka bycia niepotrzebnym i Pulver Cop. I oprócz tego jeszcze dramaty. No, dramaty, tak. Jest 11 dramatów, z czego 6 było granych na scenie 21. Dolicz jeszcze muzykę. Tak. I dolicz jeszcze to, co robiłem ze świętej pamięci Piotrkiem Bikontem i Maciejem Prusem, czyli w Teatrze Hibnera zrobiliśmy czynnego do odwołania spektakl Gadającego psa, którego zrobiliśmy z Bikontem, Makłowiczem, Prusem, Olkiem Janickim, Kamilem Sipowiczem, Korą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co tam jeszcze? No muzyka, no, czyli muzyka do spektakli Marysi z PiS. Nie z PiS-u, tylko z PiS. Parę muzyk do spektakli w Teatrze Nowym Proxima.
w Krakowie. No i jeszcze cała działalność Sceny 21, za którą chciałbym z tego miejsca wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, podziękować, i Queerowe Centrum Kultury, którego już szczęśliwie nie jestem prezesem, bo to było coś takiego, że myśmy bez pieniędzy, bez dotacji przez 8 lat, tydzień w tydzień, organizowali 3 dni, było spotkanie literackie, spotkanie muzyczne i 2 dni spektakli. I w zasadzie dzięki Januszowi Marfińskiemu, byłemu członkowi Radia Wolna Europa, który jakby sponsorował nas w ten sposób, że dawał nam miejsce, dzięki temu mogliśmy w ogóle działać. No, jakby jest mnóstwo ludzi, którym w zasadzie powinienem imiennie podziękować, ale to na całe spotkanie by zabrało to wymienianie. Ale jest obfitość. Jest wielka obfitość rzeczy, które robiłeś. Tylko zaznaczam, tak jak wczoraj powiedziałem na gali, nic nie dzieje się jednostkowo. Żeby powstała książka, muszą być redaktorki, redaktorzy, ludzie, którzy zrobią okładki i tak dalej. To, że jest sam seks, tekst, to jest jedno. Sam seks. Sam seks, no tak. No. Głodnemu chleb na myśli. Ale to jest jedno oczywiście, tak? A drugie, to jest cała masa ludzi, którzy wokół tego pracują. A zauważyłem, że bardzo wielu autorów po prostu zapomina o tym, tak, że nie oni sami stworzyli swoje książki. Tak, bo nawet dziękujesz swoim redaktorkom tutaj i no, redaktorom. No tak, bo zauważyłem, że bardzo rzadko ktokolwiek to robi, a przecież ci ludzie są niezbędni do powstania każdej książki. Tak samo jak są niezbędni do... Bez oświetleniowca nie będzie spektaklu, bez dźwiękowca nie będzie spektaklu, bez człowieka, który podaje tekst aktorom, nie będzie spektaklu. A o tych ludziach w ogóle... Jakby twórcy mają tendencję do zapominania o nich. Ja bym chciał się upomnieć o to. Tak, to jest moja książka, ale ta książka nie powstałaby bez innych osób. No i są ludzie, którzy pamiętają początki, kiedy zacząłeś to pisać. Jeden z nich już nie żyje, bo to jest Maciej Malicki. Maciej Malicki, świętej pamięci, tak. Kiedy to było i od czego się to wszystko zaczęło? Wiesz co... Takie pomysły na tę książkę to ja już miałem w latach 90. Gdzieś tam w dziennikach, które prowadzę od 89 roku, pewnie są jakieś wzmianki już, takie pierwsze rzeczy, które jakby zwiastują ten pomysł. Ale ostatecznie tak naprawdę to się urodziło, jak zacząłem sobie czytać Ernsta Jungera. I wtedy pamiętam, jakby uderzyła mnie ta kpina z Fryderyka Nietzschego, jaką on tam uprawia w swoich, w wielu zresztą fragmentach swoich dzieł. I od niego wziąłem ten tytuł, Die alte Pulverkopf, to jest des stary kanonier. I jakby od tego momentu już wiedziałem, że ta książka ma na imię, i już zaczęła się rodzić. Ja, książką trzeba pozwolić się rozgościć w umyśle. One muszą mieć czas, żeby sobie dojrzały, się przetrawiły, żeby można było się na nie powkurzać, pokochać, zachwycić, znienawidzić. I zrobić te wszystkie rzeczy, jakie robi się z żywym, kochanym człowiekiem. I wtedy ona się odwdzięcza, no, ona po prostu sobie się pojawia. Ja zgadzam się z Olgą Tokarczuk, która mówiła wielokrotnie o tym, że ona uważa... To jest taka fajny obraz, że książki wiszą w powietrzu. Trzeba je tylko wziąć. I myślę, że to jest dość prawdziwe. Trzeba pozwolić tekstom się urodzić. Nie zmuszać ich do niczego, a wtedy będzie okej.
wtedy też przychodzą ludzie. No tu przyszedł do ciebie ktoś, prawda? No, no tak, no, to pojawił się Norbert. No. Znaczy, z Norbertem to jest taka historia, że Łukasz w pewnym momencie nawet poprosił mnie o tym, żebym przestał pisać tę książkę, bo już miałem taką fazę, że byłem przekonany o tym, że po pierwsze on mi się śni, znaczy zawsze mi się śnił, ale i w ogóle zaczął mi dyktować, co mam napisać, co już było symptomatyczne, już na granicy psychozy, ale wymyśliłem sobie, i to jest autentyczne, ja wiem, że to zabrzmi naiwnie, ale wymyśliłem sobie, że jak będę bardzo intensywnie słuchał jego muzyki, to po pierwsze ona mi coś powie i odkryje, bo generalnie chodzi o to, że jakby biograficznych rzeczy na temat Norberta von Hahnheima mamy bardzo mało. To znaczy generalnie więcej o nim nie wiemy niż wiemy. No na przykład nie wiemy, dlaczego miał dwa mieszkania, będąc ubogim człowiekiem, miał dwa mieszkania, które wynajmował. W jednym siedział jakiś przystojny 22-letni szef. Co oczywiście wiemy, że można się domyśleć, tak? Dlaczego? Na przykład o tym, jakiej był orientacji seksualnej, dowiedziałem się z jednego jedynego zdania, właściwie z nawiasu. Otóż Paul Grandewicz w swoim eseju, o jednym z dwóch esejów o Hahnheimie, podaje takie zdanie, leci zdanie, coś tam, jest nawias i nikt nie wspomina o orientacji seksualnej Hahnheima, koniec nawiasu. Więc wiadomo było już wtedy od razu, jaki jest orientacji. I to były takie drobinki, które mi się zbierały, aż pojawiła się książka Herberta Henka W poszukiwaniu siedmiogrodzkiego kompozytora. To jest taka kobyła muzykologiczna tak naprawdę. On tam analizuje związki muzyki Hahnheima z Heissem, z Hermanem Heissem. Co by było, gdyby Heiss z Hahnheimem właśnie trafili do Darmstadt, a nie sam Heiss. Jak potoczyłyby się losy muzyki elektronicznej i czy powstałby zespół Tangerine Dream, gdyby Hahnheim był wykładowcą w Darmstadzie. To bardzo fajne gdybanie, ale tam były też takie ściśle biograficzne rzeczy, czyli była mowa o tym, że non-stop był głodny, że cierpiał na chorobę głodową, nie miał pieniędzy, non-stop nie miał pieniędzy, że przyjaźnił się ze Skalkotasem. I przede wszystkim to, co mną najbardziej wstrząsnęło, to był spis jego kompozycji. Czyli na przykład pierwszy kompozytor, który pisał do tekstów Rilkego muzykę. Nikt wcześniej nie pisał muzyki. Pierwszy był Norbert von Hahnheim. Zaginęły. 7 symfonii zaginęło. Poszło się to, co robimy z pisem generalnie. Kwartety smyczkowe to samo, parę sonat, generalnie z ponad 150 utworów mamy kilka pieśni, parę kwartetów smyczkowych, przy czym jeden ma oznaczenie numer 12, są to dwie różne kompozycje, ale dlaczego numer 12, nie wiadomo, być może jedną pisał jego sobowtór, a drugą on sam. Co w przypadku Hahnheima jest całkiem możliwe. Mamy fragment linii jego koncertu fortepianowego, znaczy partii solowej, przy czym to jest to dzieło, za które dostał nagrodę w Wiedniu. To jakby miało mu utorować, bo dostał w 1932, to miało mu utorować karierę europejską i na to wyglądało. Tylko że w 1933 roku tamtejszy Jarosław Kaczyński doszedł do władzy w Niemczech i wiemy, co się zdarzyło później. No tak, ale tak jak na przykład państwo słuchają ciebie teraz, to wyglądałoby, że jest to powieść biograficzna. Nie jest, absolutnie nie.
są tu właśnie prawdziwe. No, historia też szpitala, prawda, psychiatrycznego, no, tak, też jest prawdziwa, ale tworzysz z tego zupełnie szaloną, użyję tego słowa, mieszankę planów czasowych. Jesteśmy na początku lat 90. i w 2008, w 41. jesteśmy też w 1916. Tak. Jesteśmy w okopach. Czytamy fragmenty zapisków. Znaczy nie tyle w okopach, ile wiesz, to jesteśmy w takim w korycie rzeki Alt przy mieście Helmstadt. To jest bitwa pod Helmstadt. Mało kto o tym wie, co zrobił tam pan marszałek von Falkenhayn. Armia rumuńska nacierała przez ten wąwóz rzeki Alt. No po prostu Rumuni stwierdzili, że sobie zaatakują cesarstwo austro-węgierskie i to był wielki błąd, ponieważ nie spodziewali się tego, że Falkenhayn zrobi jeden prosty myk. Otóż nad ludzkim wysiłkiem, a właściwie wysiłkiem tych młodych chłopaków w mundurach, ustawili działa na szczytach gór, a wszystkie zbocza i stoki pokryli gniazdami Schwarzenlose, czyli karabinów maszynowych. Więc kiedy Rumuni pojawili się, mówi się bitwa pod Helmstadt, kiedy Rumuni się pojawili po godzinie 5 rano, to Falkenhayn machnął ręką i zaczął się ostrzał. I z armii rumuńskiej nic praktycznie nie zostało. Z kilkudziesięciu tysięcy osób do niewoli trafiło, do niewoli trafił jeden batalion, więc nie wiem, ile wtedy batalion wynosił, ale podejrzewam około 5 tysięcy osób. No więc 150 tysięcy, a 5 tysięcy, no to mamy skalę. I dla młodego Hahnenheima, jak myślę, dla wielu młodych ludzi, to taka rzeź to musiało być coś, czego się nie da w żaden sposób zapomnieć. A potem oni zostali wysłani do jakby pogoni po lasach za tymi oddziałami. A w ramach anegdoty opowiem ci to, że tej rzezi przyglądał się ówczesny pięciolatek w takiej wiosce rumuńskiej, nazywa się Rosinari albo Rosinari. I ten pięciolatek ma na imię Emil i na nazwisko Cioran. Oczywiście to jest tylko anegdota, ja nie mam pewności, czy Emil Cioran widział to, ale na pewno słyszał o tym, co się tam stało. To jest rodzaj ludobójstwa, tak? Między Bogiem a prawdą, mówmy się, mimo że w konwencji teatru wojennego, ale jednak jest to ludobójstwo. I myślałem sobie, pisząc na przykład te fragmenty z monorytmicznej fugi z trupem co dwa takty, myślałem sobie, że mógł to widzieć i stąd jego cały pesymizm co do kondycji ludzkiej moralności i etyki. Pesymizm też twój, nie? No tak, no trochę tak. Choć wiesz, coś jest takiego tutaj, że jedną z warstw tej książki jest to, że widzimy to, czego jakby się nigdy nie pokazuje. Czyli ten rodzaj brudu, ale też pożądanie, które jest wszędzie, które jest jakąś właśnie taką nicią w najstraszniejszych sytuacjach. Wiesz, nie wiem, czy ty pamiętasz ten taki teledysk z Kang Anansi, kiedy, nie mogę sobie przypomnieć teraz, jak dokładnie ta piosenka. Chodzi o to, że ona sobie siedzi w metrze i przytula się do różnych ludzi, różni ludzie wychodzą z siebie. Myślę, że tak to wygląda, to pożądanie. Patrzymy na siebie i chcielibyśmy czegoś od siebie. Nie wiem, chcielibyśmy się przytulić, pocałować, uprawiać seks, uderzyć, nie wiem, wszystkie te rzeczy naraz, ale mamy te bariery, które nam nie pozwala tego zrobić. Przepraszam. Wiedziałem, że o czymś zapomnę. To mama dzwoni. Ale to pozdrów. To nie mogę odmówić.
A teraz zrobię to, co powinienem zrobić. Okej. Dobra już. Więc jakby też chciałem w Pulverkopfie pokazać, że to jest bardzo duża część naszego doświadczenia takiego codziennego. I myślę, że to jest takie prawdziwe. I myślę, że czytelnicy też to doceniają, bo się odnajdują w tym. Tak mam takie wrażenie. Przynajmniej z tego, co mówią. Więc. No tak, ale może być to jakoś wymagać pewnego przekroczenia dla pewnych czytelników. To jest właśnie świetne. Znaczy, ta powieść stawia nas w wielu momentach w takiej sytuacji, że musimy jakby wyjść trochę z siebie. Bo się zgubimy, bo widzimy coś bardzo, wiesz, brudnego, albo bo nie widzimy granicy między dobrem i złem. Są takie momenty. Kiedy... Wiesz co, ja myślę, że sens w ogóle każdej twórczości polega na tym, że jakby dajemy ludziom, sami sobie przede wszystkim, tak, jako autorzy, ale też dajemy ludziom możliwość tego przekroczenia, jakiś taki, nie wiem, linę, haczyk, coś, czego mogą się chwycić i rzeczywiście przejść na tą drugą stronę myślenia. I to jest ważne i to jest sens każdej twórczości. To robił Białoszewski, od którego jesteś specjalistką zresztą. I to robili wszyscy sensowni prozaicy, poeci, malarze, muzycy i tak dalej, i tak dalej. No, to jest chyba... Po to robimy, prawda? Tak, znaczy chodzi o to, że to nie jest znane, wiesz, że ty nas stawiasz, że literatura stawia nas wobec czegoś, co nas właśnie stawia wobec czegoś. No, ja wiem, nie że widzimy tego, co już wiemy. Tak, no, ja wiem, że to jest takie modernistyczne bardzo i ta książka świetnie by pasowała, nie wiem, w latach 20., 30. No, Adrian Lewerkin. No ale to, ale widzisz, to jest kolejna anegdota. To właśnie tenże Grandewicz pisze o tym, że gdyby Tomasz Mann znał historię Norberta von Hahnheima, to Lieverkun nazywałby się Hahnheim, a nie Lieverkun. Coś w tym jest. To znaczy, jak zacząłem zgłębiać, to było tak, że chcąc napisać o zbrodni eutanazji w Obrzycach, potrzebowałem haczyka, to znaczy potrzebowałem jakiejś osoby. I zacząłem czytać o tych pacjentach. No, jest dość dużo materiałów w archiwum o nich. No i nagle trafiłem na tego kompozytora. I trafiłem na kompozytora, o którym było najmniej wiadomo. Ale był kompozytorem, więc to od razu jakby pomyślałem moje. Tak i tego wieczoru zacząłem szukać, gnębić internet zapytaniami o Norberta von Hahnheima i Łukasz mi świadkiem, z minuty na minutę szczęka mi opadała. Coraz bardziej, a w pewnym momencie zaczęły mi się ręce trząść i myślałem sobie, no przecież to jest diament. No mam diament, zaraz mi ktoś to ukradnie, więc jakby zacząłem to wszystko zbierać. I wtedy tak naprawdę był... pierwszy podstawowy impuls, żeby ta chłopacka historia o bankiecie na cześć odchodzących rosyjskich wojsk i badaniu swojej tożsamości płciowej nabrała życia, ciała i stała się czymś więcej niż chłopacką opowieścią. No ale ty też tam troszkę jesteś. Międzyrzecz i babka i... Właśnie to splątanie tożsamości. Ale to znowu, troszkę, ale nie całkiem. I, bo to nie są tylko moje doświadczenia, to są doświadczenia moich kolegów. Babcia Weronika Werchunt składa się z wielu... To wspaniała postać, to jest naprawdę diament. Ale to ona się diament. Składa z bardzo wielu babć, które mieszkały na naszej ulicy. Z pani Jańskiej, z mojej babci, z której ma bardzo naprawdę wiele, z babci Szczenowiczowej, z babci Moleniowej, z babci Radziwon, z babci Mielke i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ich tam było naprawdę sporo i to były takie sabaty. Ja byłem takim kajtkiem, a one po prostu się spotykały co
rano na taką kawę, wiesz, taką zawiesistą po turecku, taką z fusami takiej grubości i zaczynały swoje gadki. Jedna mówiła po ukraińsku, druga po niemiecku, trzecia po polsku, czwarta nie wiadomo w jakim języku, widzisz i tak dalej. I one się wszystkie rozumiały. Wszystkie. I one naprawdę mówiły do siebie każda po swojemu. My wszystkie się rozumiały. No i siedziałem w środku tego wszystkiego. Więc jakby konstruując samą Weronikę Werchunt, miałem je wszystkie jakby w głowie. Ktoś na Lubimy Czytać dał komentarz, że podejrzewa, że te notatki babki są autentyczne. Nie, nie są autentyczne, sam je napisałem, ale zawsze miałem w głowie, że ta Weronika Werchunt właśnie tak mogłaby je zrobić. Ale faktem jest, że ona mi się urodziła, to znaczy była jak takie medium. Jeszcze rozmawiałem miałem taką rozmowę z Przemkiem Czaplińskim, czy można zjeść trupa, tak ona była zatytułowana. I tam opowiedziałem o czymś takim, że pisarz też czasami musi, jest jak, trochę jak szaman, musi dać... wycofać się jakby sam z siebie, żeby dać przestrzeń dla tych swoich postaci. I wtedy one wychodzą takie jak Weronika Werchunt. To nie ja mówiłem, to nie ja ją napisałem, ona sama się napisała tak. No ona tutaj mówi dla mnie ważne zdanie, czyli wszyscy jesteśmy kundlami. Tak. No bo to też o tym jest powieść, o tym zmieszaniu i... No, że właśnie, dobrzy Niemcy, źli Niemcy, dobrzy Rosjanie, w tym szpitalu przecież no, wszystko się miesza. Wszystko. No, nie, ale nie da się jednoznacznie o czymkolwiek powiedzieć. Jeżeli ktoś mi mówi, że coś może być czarno-białe, to ja się od razu śmieję i wiem, że mam do czynienia z półgłówkiem. No, naprawdę. Nie ma rzeczy czarno-białych. Rzeczy są skomplikowane, niejednoznaczne, można na nie spojrzeć z tak wielu punktów widzenia, że właściwie odechciewa się od razu prób jakiejkolwiek oceny. Nie ma takiej możliwości, żeby ocenić czyjekolwiek działanie, czy ocenić w tym sensie takim, wiesz, żeby mieć pewność stuprocentową, że jest tak i tak. Nie, nie ma takiej możliwości. Jestem buddystą i jestem... jako buddysta uczony tego przez swoich nauczycieli, żeby nie oceniać. Oczywiście no, każdy jest niedoskonały, wszyscy to jakby robimy, ale samo ocenianie jest złe i jest głupie. No, jakby stawia nas... No nie wiem, no, w takiej głupiej sytuacji. No, dobra, zabrakło mi teraz słów. Ale wracając do tożsamości, wiesz, bo to właśnie mówisz o tym zmieszaniu, które jest zupełnie naturalne. Polsko, niemiecko, żydowsko, rosyjskie. Holendersko, szkocko, jakbyśmy pociągnęli to dalej, to jeszcze generalnie. Koncept czystego etnosu jest konceptem, który wymyślili nacjonaliści w XIX wieku, zarówno po stronie słowiańskiej, aryjskiej, germańskiej, jakiejkolwiek innej. Jest to tak obrzydliwy koncept, że to się w pale nie mieści. Stąd jest ten koncept czystej krwi. Za chwilę od czystej krwi mamy antysemityzm, antysławizm, antyromskość i anty w ogóle cokolwiek, a kończymy na krematoriach, tak? No i tak to widzę. Jakbyśmy zbadali, to jest to, co Tuwim napisał, kiedy zbadasz moją i swoją krew, jedna będzie jucha, tak? No dokładnie tak. To po pierwsze. Po drugie, jakbyśmy zbadali swoje DNA, to by się tak naprawdę okazało, że naprawdę to jesteśmy tak czystymi Polakami etnicznie, że... No to jest ten moment, wiesz, żebyś przeczytał sen.
właśnie, o pewnym zamieszaniu i... Od którego fragmentu? W ciągu pierwszych 20 minut przez mózg przebiegały bezsensowne obrazy, ogromne beczki. Toczyłem je po ulicach miasteczka, którego nie potrafiłbym nazwać. Kiedy otwierałem oczy, widziałem skarpetki Kajtka leżące obok trampek. Chciałbyś być, Patryku, skarpetką Mizranowicza? Tak. Tak, chciałbym być jego slipkami. To zapewni mi nieśmiertelność. Kropla jego spermy uleczy z ran. Byłem kotem, który próbował złapać w kałuży odbicie księżyca. Aż w końcu zacząłem myśleć o dreźnie, które babka wspominała w rozmowie z Kajetanem, a którego nigdy nie widziałem. Było jak chińskie pismo. Wciąż czułem napierające na mnie ciało. Potem pojawili się czekiści i wypytywali mnie o moje geny. Kiedy nie chciałem im ich pokazać, zaczęli wyciągać z kieszeni długich wojskowych płaszczy cegły i budować wokół mnie mur. Nie mogę wam ich pokazać. Są brunatne i mają swastyki. Chcecie takich genów? Tak, odpowiedział jeden z nich. Zawieziemy twoje geny do moskiewskiego Muzeum Darwina. A ciebie, czekista wycelował we mnie brudny palec, poddamy terapii ruchowej. Wyłaź. Murek, który wokół mnie wybudowali, sięgał mi już prawie do bioder. Podciągnąłem się i przeskoczyłem go. Moje bose stopy wylądowały w błocie, które obryzgało czekistów. Uważaj do jasnej cholery, wrzasnął ten, który mówił o Muzeum Darwina. Skuliłem się w sobie, czekając na cios, ale ten nie nadszedł. Zamiast tego poczułem pod sobą krzesło i zobaczyłem wielki stół, przy którym w mundurze SS siedział dziadek, Jörg Strathof, a obok niego babka Annemarie. Siedzieli w królewskich pozach, trzymając się za ręce. Uśmiechnięci czekiści stali za nimi. Moja matka siedziała po stronie babki. Ogromna strzykawka leżała na półmisku. Tuż obok wazy, w której jakimś cudem to wiedziałem, była skopolamina. Podobno, zaczął po niemiecku dziadek, zadajesz się z chwastami. Milczałem. Wiesz, co to chwast? Zapytał, a kiedy skinąłem głową, zaśmiał się zdawkowo. Pytam raz jeszcze, czy to prawda? Pokiwałem głową. Nie miałem pojęcia, co mu odpowiedzieć. Czy to prawda, że popełniłeś przestępstwo z artykułu 175 kodeksu karnego? Czy to prawda, że utrzymujesz stosunki seksualne z Żydem? Chcesz obudzić się ze świerzbem? Chcesz, żeby twoje ciało pokryło się chityną? Chcesz wzbudzić wstręt? On kręci filmy. Powiedziałem kiedyś, będzie wielkim reżyserem. Matka spojrzała na mnie i pokręciła głową. Nie będzie. Akurat on nie będzie. Jęknąłem, jak to? Pan mój i Bóg mój? Jörg Strathof patrzył na mnie uważnie, ale jego surowa twarz się nie zmieniała. Pusta kukła. Odezwał się po chwili, cedząc słowa. Twoje ciało zostanie zdyscyplinowane. Dopilnuję tego, a teraz chodź za mną. Posłusznie ruszyłem za nim jak pies. Widziałem, jak dziarsko maszuruje, w prawej dłoni trzymając torbę medyczną. Jakimś sposobem znaleźliśmy się w lesie, w dolince, między drzewami stały duże kamienie, płaskie macewy. Dziadek Strathof oczyszczał je dłonią, po czym schylał się i sylabizował. Tu pogrzebana niewiasta Rachel, córka pana Efraima Bermana. Proszę, proszę, 6 tiszli. Następnie wyciągnął strzykawkę i wbił ją w nagrobek. Igła weszła miękko, jakby to było żywe ciało. Nie obudzi się, stwierdził. A, tam, kogo mamy? Podszedł do następnego kamienia i oczyścił go z zielonkawego nalotu. Rabin Zalman tu pogrzebany, a dalej, tu pogrzebana Noche, szanownego Awrama. A gdzie pogrzebali Żydka, którego tak kochasz? On żyje, on żyje. Ujął mnie pod brodę i powiedział, nie bądź taki pewny. Co my tam mamy dalej? Awram, syn szanownego Joela i oczywiście błogosławionej pamięci. Oni wszyscy są, mają zadziwiającą pamięć, błogosławioną. A co to znaczy? Zwrócił się do mnie. To dokładnie nic nie znaczy. Trup to trup, Patryk. Podszedł do dużej, ozdobnej macewy, która była w dobrym stanie. Litery były wyrzeźbione głęboko. Żadnego mchu, porostu czy pleśni. Tu pogrzebany mąż Gawriel, który potężny był w bojaźni Bożej. Co mu to dało? Mruknął do siebie i kontynuował czytanie, przesuwając po literach palcem wskazującym. Czynił sprawiedliwość i kroczył drogą prawości. Uczony nasz i nauczyciel Gawriel, BRHD.
odszedł dobrej sławie w świętą sobotę 14 Tewet 603 roku wedle krótkiego rachunku, który był przewodniczącym świętego bractwa pogrzebowego i odwiedzania chorych od dnia, gdy stał się samodzielny i wszystkie czyny jego były uczciwe i umacniał kolana osłabłe i wszystkich słabych podnosiły słowa jego. Niech będzie dusza jego związana w woreczku żywych z duszami wszystkich sprawiedliwych. No i proszę, chłopcze, poklepał mnie po ramieniu, śmiejąc się rubasznie. Jest tutaj, jak się spodziewałem. Nie wiem, o co ci chodzi. Byłem zaniepokojony. To jego przodek, powiedział Jörg Stratchow. A też potroszę twojej kundlowatej babki Werchund z domu Wolmer. Jeden jego syn wyjechał do Berlina. Bardzo szybko się przechrzcił i wroził w niemiecką rodzinę. To takie proste, prawda? Jego wybranka była wnuczką człowieka, który nosił nazwisko Sprengpiel. Ładny, nie uważasz? Resztę możesz sobie dopowiedzieć. Za to drugi z synów wyjechał do cadyka Manchema Mendla i ślad po nim zaginął. W pewnym sensie tylko, bo to w jego potomku właśnie się kochasz. Mam go odstrzyknąć? Raz na zawsze? Tak, żeby woreczek z żywymi i sprawiedliwymi się rozwiązał i żeby nie można było go związać? Ale przecież to nie Kajetan, to kamień. Robić zastrzyk łaski kamieniom. A poza tym ty nie żyjesz. Zabili cię pacjenci. Wiem, babka mi o tym mówiła. Wyraz jego twarzy się nie zmienił, patrzył na mnie. No cóż, skoro chcesz zadawać się z chwastami, nie mam możliwości, żeby ci przeszkodzić. To tylko sen, patelku, zły. To prawda, ale sen. Zaczął podwijać sobie rękaw lewej ręki, wyciągnął gruby rzemień i związał go na przedramieniu, pomagając sobie zębami. Pewnie chcesz wiedzieć, jak to się odbywało. Przysiadł na kamieniu, na którym wyrzeźbiono słowa Awram, syn szanownego Joela. Zazwyczaj w nocy, ale nie zawsze. Wcześniej pielęgniarki podawały im środek uspokajający. Późnym wieczorem przychodziłem ja i robiłem to, co teraz. Odsłaniałem ramię, zawiązywałem gumkę i wyklepywałem żyłę. Podniósł strzykawkę na wysokość oczu, a później już tylko naciskałem. Patrz, dokładnie tak jak teraz. No właśnie, w tym fragmencie mnóstwo rzeczy jest, o których można. Całe skomplikowanie tej rodziny, które też jest tutaj, które poznajemy z czasem. To nie jest wszystko wiadomo kto, skąd. Z tych kundelstwa. Ale też jest rytm, no właśnie to coś, co u ciebie jest niezwykle istotne, ponieważ komponujesz to jak utwór muzyczny. No wiesz, no, nie da się przełożyć na literaturę muzyki, bo to jest niemożliwe, ale jedyne, co można zrobić, to jakby zrytmizować prozę. Tak? W wierszu to jest o wiele łatwiejsze, ale w prozę też da się. Tak? A jak proza jest zrytmizowana, no... Rytm służy nam do rozumienia rzeczywistości. Bez rytmu jakby nie istniejemy. Rytm jest tym najpierwotniejszym czymś, co jakby konstytuuje naszą świadomość, czyli to jest ta powtarzalność tego rytmu. Więc wydaje mi się, że to taki był mój pierwotny zamysł, żeby jakby... o tym, co jest najbardziej pierwotne dla... Pulverkopfa, o tym uczuciu, które go konstytuuje, to znaczy o tym obrzydzeniu, jednym z najsilniejszych uczuć ludzkich, jakie jest, tak? Obrzydzenie. Obrzydzenie, które rozlewa się i powoduje w nas nienawiść do innych, które pozwala innych traktować jak chwasty i odstrzykiwać ich. Nieważne, jakie muśliny intelektualne je to ubierzemy, tak? Czy będzie to zastrzyk łaski, czy potrzeba uratowania, bo to książka o dwóch ludobójstwach, które dokonały się w szpitalu w Meseritz-Obrawalde. Jedno w trakcie wojny, a drugie po wojnie. Nieważne, jak będziemy to ubierali, u podstaw tego leży to, że wstręt pozwala nam na wydobycie najbardziej negatywnych rzeczy z naszego jestestwa. Tak? To jest coś, ta najbardziej obrzydliwa część naszego bycia, która najbardziej mroczne rzeczy z nas wydobywa. Tak? No tak, ale równie silna jest tu miłość, no jednak. Pofrojdyzuje. Teraz, no bo jedno z drugim się łączy. No myślę, że tak, to jest... Wstręt jest fascynujący.
doktor Sikora napisał taki krakowski doktor specjalista od religioznawstwa, napisał o doświadczeniu katapterycznym. I jest taki piękny mit Tezcatlipoca. Tezcatlipoca to taki bóg aztecki. Tezcatlipoca jest zwłokami, ale nie wie o tym, dopóki nie przejrzał się w lustrze. Nasz Pan obdarty ze skóry. W momencie, kiedy przejrzał się w lustrze, zrozumiał, że jest zwłokami. Taki jest sens tego mitu. Myślę, że literatura też jest po to, żebyśmy mogli się z tym zmierzyć. Tak? Zwłoki też można kochać, o czym jest wiele, niezależnie czy są to żywe zwłoki, piękne zwłoki, brzydkie zwłoki, martwe zwłoki. No, czy można zjeść trupa? Można. Te zdjęcia, bo dużo jest jakby tu zdjęć, to oczywiście przypomina na przykład technikę Zebalda, prawda? Tak. Że mamy fikcję, nie fikcję i coś, co niby jest dokumentem, ale nie jest. To mi się bardzo u Zebalda, ja kocham Zebalda, żeby było jasne. I tak to jest jakby w prostej linii genetycznie z niego. Tyle tylko, że u niego te zdjęcia trochę inną rolę pełniły. U mnie są motorem do snucia kolejnych narracji. To znaczy one są tam po to, żeby z jednej strony dać czytelnikowi kopa, a z drugiej strony one dawały mi kopa, kiedy pisałem. Jest taki jedno z ostatnich zdjęć, kiedy jest tam opis tych dwóch chłopców, którzy jest, pośrodku jest cytrysta. Cytra jest w hermeneutyce muzycznej uznawana za jeden z instrumentów śmierci. Znaczy, no, musiałbym wytłumaczyć to głębiej, a nie ma na to czasu, ale to u Konstantinosa Florosa jest to wyjaśnione w hermeneutyce muzycznej. I zdjęcie było bardzo dziwne, to znaczy je znalazłem na targu. Zdjęcie przedstawia grupę osób. A te wszystkie zdjęcia są twoje? To jest jakby to wiesz jakaś... co, ja je kupowałem na targach, bo nie chciałem korzystać z zdjęć, a są zdjęcia z mezelic i tak dalej. Ja nie chciałem korzystać z zdjęć z mezelic, chciałem sfalsyfikować to wszystko na maksa. I na przykład jak trafiłem, bo dlaczego o tym mówię, trafiłem na to zdjęcie, zacząłem sobie o tej cytrze i nagle wpadły mi w wyszukiwarce skądś korowódki dębowe. Wiecie, co to jest korowódka dębowa? To jest taka gąsienica, która to gąsienica jest bardzo inteligentna. Otóż ona opanowuje cały rój tych gąsienic, jeden dąb. Jak go trochę poderżą, ale tylko trochę, to schodzą na dół, trzymając się jedna drugiej pyszczkami za pupy i przechodzą do następnego dębu, tak żeby ten nadjedzony odpoczął sobie. I one, wiesz, od jednego dębu do drugiego i na końcu tego cyklu wracają do tego pierwszego nadjedzonego dębu. To cholernie inteligentne stworzenia. Ale one w tradycji ludowej, szczególnie w Małopolsce, w Galicji, na Ukrainie, ujrzenie takiego korowodu, tych korowódek, też wieszczyło śmierć. To skojarzenie dąb, gąsienica, nadżeranie i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ja miałem mnóstwo takich przypadków, a wszystko zaczynało się od zdjęcia. I dlatego tam jest chwilę później akapit, czy pamiętasz korowódki dębowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to zdradzam jakby trochę też technikę pisania tego typu rzeczy. Te na przykład dzienniki czy listy takie trochę odjechane Roberta pozwalały mi też, wiesz, to co najbardziej lubię, czyli po poetycku się wywnętrzyć, tak, w prozie. No więc jakby to są takie
dużo takich rzeczy. A jak się jeszcze, wiesz, tak jak mówiłem, jak się pozwoli tekstowi rozgościć w sobie, to bardzo często się zdarza coś takiego, że linkują się rzeczy, których się nie spodziewasz, że się linkują. Tak zdarzyło się z tym sobowtórzeniem, bo w zasadzie te odbicia lustrzane w tej książce są bardzo ważne i one są, tak? To, że jest napisana jak fuga. Oczywiście nie jest fuga, bo nie da się fugi napisać prozą. Do tego potrzebne są dźwięki, ale w pewnym momencie jest, na jednej z pierwszych stron jest taki, pojawia się Herkules i jest znaczek, grecka litera i tekst babki: strzelali do niego jak do worka ziemniaków. I teraz to strzelanie nabiera ciała, tak? Aż 10 rozdział, czyli monorytmiczna fuga z trupem co dwa takty, jest tylko i wyłącznie w zasadzie o strzelaniu. Tak? Więc to jest tak jak z fugą. Ten motyw nam najpierw ucieka, pojawia się, znowu ucieka, powiększa się, ucieka, powiększa się, ucieka, aż w końcu następuje kulminacja tego danego motywu. I w zasadzie każdy z tych inicjalnych motywów na pierwszych 25 stronach, no, na przykład wydawała się nieśmiertelna, tak się kończy pierwszy rozdział, a przecież chwilę później mamy kulminację w postaci bajki o nieumierającej istocie, która nie umiera tylko dlatego, że po prostu ze strachu przed śmiercią, tak boi się śmierci, że nie umiera. No i w tym sensie jest to technika fugowana, tak? Jakby te motywy przechodzą, to co na przykład jest, jakiś motyw pojawia się w liście Norberta albo w notatce czy dzienniku babki, ale rozwiązanie znajdujemy w 93 roku na przykład, kiedy o tym rozmawia Patryk, albo w 2008 roku, kiedy Patryk rozmawia o tym z Derzy, czy też z Sergiuszem. No, jakby na tym polega fugowatość tego. No to jest tak, że my jako czytelnicy nie chwytamy wszystkich tych odbić. Natomiast wchodzimy w to jak w labirynt. W taki labirynt, który też w pewnym sensie nie ma wyjścia. Wiesz, labirynt się nie wychodzi. Tak. Nawet jeżeli pozornie się wyjdzie, to się nie wychodzi. Była taka piękna książka o labiryntach właśnie. Nie pamiętam autora. Czytałem ją jako dzieciak. I chodziło o to, że był tam rozdział o ogrodach, które robiono w kształcie, szczególnie francuskich ogrodach w kształcie labiryntów. I tam padło takie zdanie, którego wcześniej wtedy nie rozumiałem. Dopiero teraz zaczynam je rozumieć, że tak naprawdę z labiryntu nigdy nie wychodzimy. Jeżeli w niego raz wejdziemy, to nie jesteśmy w stanie się go pozbyć, bo to nie jest wędrówka po zewnętrzu, to jest wędrówka wewnątrz. My tak naprawdę wchodząc w labirynt nie wchodzimy w coś zewnętrznego, tylko wchodzimy w siebie. I dlatego jest trochę labiryntowo tutaj. Tak, no bo jeszcze właśnie po prostu oni wtedy przychodzą. Tak. Kolejna postać pociąga następną. Jakby spotykamy te wszystkie, jesteśmy nawiedzeni, no, tak jak ty. No jesteśmy tym szamanem, tak? Szaman pozwala, cała idea szamanizmu polega na tym, że właśnie szaman jako człowiek, który potrafi się wycofać, tak? To się z tym pięknym żydowskim, kabalistycznym mitem o Cimcut, czyli że Bóg jakby delikatnie się odsunął, żeby mógł powstać świat. To tak każdy szaman delikatnie się odsuwa, żeby bóstwo mogło przemówić przez niego. Tak też wydaje mi się, że każdy pisarz też się odsuwa, żeby postacie, które wykreował, też mogły się powiedzieć, się wyhistorzyć, wyherstorzyć i
ożyć na nowo. Ożyć. Ożyć. Właśnie. Wiesz, to jest tak, że na początku możemy mieć takie poczucie, że ty grasz różnymi konwencjami. Że mamy trupa, mamy zagadkę, mamy znaki, mamy jakieś, no właśnie, że to w pewnym sensie, no wiesz, no, nazizm, muzyka, cabaret, no takie, wiesz, bestsellery, no, że są tu takie sygnały, że jakby grasz z pewnymi konwencjami literackimi, popularnymi. Ale wiesz, im głębiej wchodzimy, tym to się wszystko jakby odziera. Znaczy, że to opada. No tak, no bo to ja też jestem kucharzem. A właśnie miałam cię o krew węgorza zapytać na koniec. To jest prawda, ale to jest prawda. Zaraz dojdziemy do tego. Po prostu lubię, wbrew pozorom, wbrew mojej wadze, mniej lubię jeść, bardziej lubię gotować i najbardziej rajcuje mnie to, kiedy widzę, że widzę, że ludziom smakuje to, co zrobiłem i jak to jedzą, tak? I tak samo jest z tym pisaniem. Ja lubię takie błyski. Ja jestem trochę jak Alban Berg. On był rewolucjonistą w muzyce, pisał atonalnie, tak? I dodekafonicznie. Był zresztą uczniem tego samego nauczyciela, co Norbert, ale uwielbiał wplatać w to wszystko ckliwe melodyjki, takie romantyczne, takie smyczki, żeby były u góry, żeby było tak, wiesz, tak tutaj walne z grubej rury, czyli dam jakieś parę dysonansowych akordów, ale po drodze jeszcze dam trochę melodyjek, tak? No przecież dzisiaj jak się słucha Wojcka, czy Lulu, czy koncertu skrzypcowego, to w zasadzie, ponieważ już jesteśmy do tych dysonansów przyzwyczajeni, że muzyka po nim nas przyzwyczaiła, to on brzmi jak taki dziecko Gustawa Malera, tylko trochę bardziej nerwowe, no tyle. No. Więc ja tak lubię lubię takie rzeczy, lubię kiedy dać trochę cukierka czytelnikowi, no bo przecież no nie można go męczyć od razu, wiesz, niczym, Wagnerem, filozofią i innymi takimi, no bez przesady. No tak, a tu jest na przykład taka ładna scena, jak właśnie Patryk się wstydzi powiedzieć babce o Kajetanie, ale ona już sama mu mówi. No ale to tak zawsze jest. No, ja robiłem coming out w wieku 15 lat, ale jestem absolutnie o tym przekonany, że matki po prostu wiedzą. Generalnie kobiety wiedzą wszystko z góry i ja dlatego też specjalnie uczyniłem główną bohaterką tak naprawdę, bo ona jest główną bohaterką, Weronikę Werchun, dlatego że wychodzę z założenia, że naprawdę prawdziwej historii żaden facet nie opowie tak jak kobieta. Już to mówiłem w środę. Kiedy kobieta wchodzi do pokoju, rzuca spojrzeniem, to ona wszystko już wie, co się w tym pokoju wydarzyło. Ze szczegółami. Łącznie z tym, jakie bilety i kiedy podbite miał ktoś, kto w tym pokoju przebywał. Po prostu kobiety to wiedzą. Być może ta moja obsesja na tym wynika z tego, że moją główną praktyką buddyjską jest zielona tara, czyli najważniejszy żeński Budda. Ale naprawdę, jestem o tym przekonany. Intuicja tak zwana kobieca jest wszechogarniająca moim zdaniem. Oczywiście mężczyźni też opisują swoje historie, ale robią to inaczej. Jakby w tej książce najważniejsze było dla mnie właśnie to tak ten kobiecy punkt widzenia. Mam nadzieję, że mi się to udało. Nie jestem kobietą, ale naprawdę się bardzo starałem. A co z tą krwią węgorza? Naprawdę truje i... Tak, krew węgorza zawiera taką substancję, ona się nazywa ichtiotoksyna. W wiktoriańskiej Anglii używano jej do leczenia alkoholizmu na przykład. To jest bardzo prosty... Oczywiście w dużych ilościach ona zabija, ale generalnie w małych ilościach dodawano ją na przykład alkoholikom do piwa i to wywoływało bardzo nieprzyjemne skutki, no, wiadomo jakie. Tak, no,
łącznie z drgawkami i tak dalej. W dużych dawkach ichtiotoksyna działa bardzo, bardzo fajnie. To znaczy, jakbym był trudzicielką, to bym, albo trudzicielem, to bym to wykorzystywał nagminnie. Mianowicie działa tak, szczególnie w połączeniu ze skopolaminą. Działa w ten sposób, że osoba zaczyna tańczyć. Naprawdę. To są takie, tak naprawdę są drgawki, ale te drgawki są na tyle skoordynowane, że osoba, która umiera w ten sposób otruta, ma się wrażenie, że ona zaczyna tańczyć. To jest takie potworne i śmieszne z jednej strony, a te węgorze tam są też z jednego ważnego powodu. Węgorz jest symbolem lunarnym i takim bardzo niejednoznacznym. Ale przede wszystkim to, co mnie najbardziej fascynowało, to mój tata pracował w państwowym gospodarstwie rybnym i mieli tam stawy. I w określonych latach, ja nie wiem, jak oni to wyliczali, ale wiedzieli kiedy, węgorze z tych stawów przedostawały się do Obry. A to jest od stawów no, dobre 1,5 do 2 kilometrów pola. Pola i lasu. I wyobraźcie sobie, że zawsze to się dzieje podczas pełni księżyca i one wyłażą z tej wody i przez te 2 kilometry pełzną jak węże, a że są srebrzyste, więc na tle tej ciemnej, od tych łusek odbija się to światło księżyca. Ja to widziałem raz i nie jestem w stanie tego zapomnieć. To jest absolutnie perfekcyjny widok. Tak samo jak raz widziałem sejmik żurawi w dzieciństwie, to też jest absolutnie ponadczasowe i doświadczenie. Tak to przejście węgorzy to jest po prostu, jak to mówią współcześni młodzieńcy, rejebanie. Ja w ogóle nie chcę, żebyś przestawał mówić, ale czas jakoś tak nas goni. Jeszcze państwo mogą mieć jakieś pytania. Na koniec jeszcze chciałam cię zapytać, wiesz, o kuchnię pisania. Czy jak już to robiłeś, to wyrzucałeś, przekładałeś razem z tymi redaktorami? Czy tutaj dużo było... Nie. Z redaktorami to była zupełnie inna praca, bo to praca już polegała na tym, żeby... Najwięcej pracowałem z Beatą, z Stasińską, bo ta książka liczyła o wiele więcej stron. Na przykład był tu w środku esej muzykologiczny o muzyce Norberta von Hannheima, którego naprawdę nikt by nie zniósł. Mnie się wydawało wcześniej, że to jest po prostu niezbędne, to najważniejsze, to jest sedno tej książki. Okazało się, że nie jest sednem tej książki. Jego kiedyś pewnie kiedyś wydam, ale to naprawdę nikogo nie interesuje. Mnóstwo było opisów muzyki i koncertów Hannheima, też zupełnie niepotrzebnych. Tam część się z tego ostała, ale jak odchwaściliśmy to z Beatą, to nagle się okazało, że ta książka nabrała spójności i takiego mięsa. I z tych 1200 stron zrobiło się te 590. I potem weszły dziewczyny, i pan Wojtek. Pan Wojtek mozolnie sprawdzał każdą nazwę, sprawdzał to, czy w danym roku rzeczywiście dana miejscowość nazywała się tak, jak ją napisałem. Bardzo często się zdarzało, że trzeba było zmieniać, szczególnie te węgierskie, siedmiogrodzkie miejscowości, to w rozdziale 10. Potem mozolnie sprawdzaliśmy takie rzeczy, no, na przykład można było polec, ale to nawet nie z redakcją, to już wcześniej. Był rok, opisuje rok 30 i nagle nylonowe pończochy. Oczywiście radośnie nylonowe pończochy. 2 tygodnie później tknęło mnie, coś jest nie tak z tymi nylonowymi pończochami. Dobrze, sprawdzę. O co chodziło z tymi pończochami? No więc grzebie. To już na początku się dowiedziałem, że w 56 roku wynaleziono nylony, więc wypieprzono. Ale o co chodzi z tymi pończochami? Zacząłem czytać. Otóż w Niemczech z powodu ustawy von Papena kobiety miały do wyboru tylko 2 rodzaje pończoch. Znaczy jedne były jedwabne, ale były strasznie drogie i one były cieliste.
I były dwa rodzaje tych wełnianych pończoch. Jedne były czarne, drugie były cieliste, ale były okropne. Więc kobiety, najmodniejsze, stosowały bardzo prosty trik. Mianowicie tutaj z tej strony malowały sobie lakierem do paznokci szef. I wyglądało na to, że miały po prostu jedwabne pończochy, bo te były najdroższe i te były tak niewidoczne, no, umówmy się. No i nagle okazało się, że wpadłem na 2 tygodnie w damską modę w Berlinie lat 20. i 30., bo dowiedziałem się, że na przykład z powodu oszczędności materiałów ustawowo ustalono, jakie spódnice mają mieć długość. Już musiały być oczywiście za kolana, ale to też nie za bardzo, bo im bardziej za kolana, tym więcej materiału się zużywało, a materiał był towarem deficytowym. Zresztą nam się, my nie pamiętamy o tym, że cała Trzecia Rzesza to był jeden wielki teatr polegający na tym, że oni wszystko mieli na kartki, o czym nie zdajemy sobie sprawy. Nie było tam kawy, czekolady, wszystko było reglamentowane, dostać pończochy, tak? Na filmach to bardzo ładnie wygląda, to znaczy to jest Blichter i tak dalej, bo najczęściej oglądamy te filmy z punktu widzenia elit niemieckich, ale jak zejdziemy o klasę niżej, to już nie będzie tak fajnie. No i to mówię, tak wyglądała ta kuchnia, także nagle miałem przygodę z damską modą w latach 30. To jak ci się udało skończyć? No bo jakby, rozumiesz, każda dziedzina, w którą wchodziłeś, mogła być nieskończona. No to właśnie dlatego, że ona miała potem 1200 stron i było trzeba wyrzucać to wszystko. Nagle wszystko wydaje ci się ważne, tak? I dlatego niezbędna jest postać redaktora, bo to jest ktoś z zewnątrz, który ci mówi dość twojemu szaleństwu. Mhm. Mówi dość, już uspokój się i idź dalej tam. Tam są drzwi. Mhm. I to jest strasznie ważne. A potem przychodzi ten dzień, ja go doskonale pamiętam, a właściwie wieczór, kiedy postawiłem kropkę przy tej powieści i tak zrobiło się strasznie smutno. Już Norbert cię już nienawidza? Coraz bardziej nienawidzę. Nie, to on nie odpuszcza. Nie, to jestem. Strasznie się cieszę, że coraz więcej jego muzyki pojawia się w sieci. I to jest naprawdę, naprawdę fajne. Nie mówię, że to jest moja zasługa. To jest zasługa Herberta Henka i Sibiu. No bo on w końcu był Sibianinem. I oni tam dbają. Najśmieszniejsza jest reakcja rodziny Hanenheima na samego Hanenheima. Otóż książątka Hanenheima, bo oni są... To jest założycielska rodzina Transylwanii albo Siedmiogrody. No to tak jakbyśmy powiedzieli, że ktoś założył sobie Górny Śląsk i właśnie pochodzi się z tej rodziny. To jest rodzina von Hanheimów. O nich jest taka piękna książka Gekopfte Hachen, czyli Ścięty Kogut. Ona dotyczy takiej bardzo niemiłej rzeczy, czyli ich współpracy z nazistami podczas wojny, bo mieli też takie rzeczy. On pisał przecież pieśni dla Göringa, tak? Tak. No. I dla myśliwych. Do dzisiaj się tego zresztą śpiewnika myśliwskiego używa. Tak, notabene. I oni na pytanie o Norberta, oni ci młodzi Hanenheimowie, oni wiedzą, że jakiś szalony wujek w rodzinie był taki wariat, coś tam gdzieś zmarł, ale kto to, nie bardzo wiedzą. To jest takie dziwne, bo ktoś jest sfokusowany na jednej postaci jak ja, a oni jakby mają takie poczucie, że za nimi stoi 1000 lat historii, to prawie za czasów Karola Wielkiego tam zawędrowali, więc to mają. No to też jest taka perspektywa trochę dziwna, ale na szczęście nie miałem zbyt wielu kontaktów z nimi, więc...
Ten dźwięk to chyba już znak, że naprawdę bardzo, że trzeba kończyć, ale jeśli... O, właśnie, jest, od razu jest pytanie. Pytanie moje będzie krótkie, odnoszące się do waszej długiej, bardzo interesującej rozmowy, pokazującej twoje opętanie tą powieścią i całym procesem tworzenia. Bardzo ci życzę, żeby to nie było twoje opus magnum, żeby powstał jeszcze drugi Pulverkopf o czymś innym, ale... Poczekaj. Mam takie pytanie związane z odczuwaniem i emocjami. To znaczy, czy masz wrażenie, że ta książka w tobie się działa od zawsze i po tak długim okresie się wykluła? Czy po prostu to jest efekt przygody, że spotkałeś tę historię, dopowiedziałeś do niej inne rzeczy i to było wspaniałe? I jedno, i drugie. Myślę, że obie rzeczy są na rzeczy. Wiesz, w tej chwili jestem tak samo opętany czarnym weselem, to znaczy też jakby mi się wszystko rodzi i nagle wszystko zgadza, ale ja myślę, że to jest ogólnopisarskie doświadczenie. Po prostu jak, to powtórzę to jeszcze raz, jak człowiek da przestrzeń tematowi, to po prostu wszystko przychodzi trochę jakby samo, tak? Pojawiają się... rzeczy, pojawiają się odpowiednie książki, pojawiają się odpowiedni ludzie i tak dalej. Myślę, że tak, może to jest naiwne i takie trochę słabe, ale tak myślę, że tak działa rzeczywistość. Kluczowe. Ale jak pozwolisz, to się pojawia. Jest, dzieje się. No. No to cóż, ja w ogóle nie chcę kończyć, ale chyba musimy. Musimy. Bardzo ci dziękuję. Wiesz, chwasty i kundle inaczej znaczą. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję i książka jest dostępna i bardzo dziękuję państwu.